Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak niektórzy ludzie radzą sobie z trudnościami życia z taką gracją i spokojem? Sekret może tkwić w starożytnej filozofii stoicyzmu. Oto 7 stoickich porad, które mogą zmienić twoje życie. Utwardzenie umysłu to nie tylko sposób na lepsze radzenie sobie z trudnościami, ale także klucz do głębszego zrozumienia siebie i świata wokół nas. Premeditatio malorum. Przedwczesne zastanowienie nad złem. Zamiast unikać myślenia o potencjalnych problemach, stoicy zachęcają do ich przemyślenia. Dzięki temu jesteś na nie przygotowany i mniej cię zaskakują. Jeśli masz ważną prezentację, zastanów się, co może pójść nie tak i jak sobie z tym poradzisz. To narzędzie może być używane w różnych aspektach życia, od relacji po finanse, dając ci psychiczny pancerz przed niespodziewanymi wyzwaniami. Asceza umysłowa. Chodzi o to, aby zrozumieć, jak nasze umysły reagują na brak pewnych przyjemności czy wygód. Możesz na przykład zrezygnować z korzystania z mediów społecznościowych na tydzień i zobaczyć, jak to wpłynie na twoje samopoczucie. To doskonały sposób na zrozumienie, jakie nawyki naprawdę wpływają na twoje życie i jakie są tylko rozpraszaczami. Dychotomia kontroli. Gdy skupisz się na tym, co możesz kontrolować, zyskasz poczucie mocy i pewności siebie. Nie możesz kontrolować pogody, ale możesz kontrolować to, jak się do niej przygotujesz. To zrozumienie daje ci spokój ducha i pozwala lepiej zarządzać swoim czasem i energią, co jest nieocenione w trudnych chwilach. Amor fati, miłość do losu. Gdy zaczynasz podchodzić do życia z taką postawą, każda przeszkoda staje się dla ciebie wyzwaniem, a nie problemem. Straciłeś pracę? Zamiast użalać się nad sobą, zobacz to jako okazję do znalezienia czegoś lepszego. To przekształca twoją perspektywę i sprawia, że jesteś bardziej otwarty na nowe możliwości, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się one niekorzystne. Wartość czynów, nie słów. To właśnie nasze działania definiują nas jako ludzi. Zamiast tylko mówić o tym, że chcesz być zdrowszy, zacznij regularnie ćwiczyć i jeść zdrowiej. Działanie jest prawdziwym wyznacznikiem twojego charakteru i determinacji, a także najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie swoich celów. Memento mori. Pamiętaj o śmierci. Gdy jesteś tego świadomy, zaczynasz żyć pełniej, działać z większą determinacją i cenić każdą chwilę. Jeśli zawsze chciałeś nauczyć się grać na gitarze, zacznij to robić teraz, zamiast odkładać na później. To przypomnienie sprawia, że zaczynasz doceniać czas i korzystać z niego w pełni, co jest kluczowe dla pełnego i satysfakcjonującego życia. Wdzięczność jako siła. Bycie wdzięcznym za to, co mamy, zamiast narzekać na to, czego nam brakuje, może być potężnym narzędziem do utwardzenia umysłu. Zamiast narzekać na brak nowego samochodu, ciesz się tym, że masz środki transportu. Wdzięczność zmienia twoją perspektywę i pozwala zobaczyć wartość w rzeczach, które już posiadasz, co jest kluczowe dla utrzymania pozytywnego nastawienia. Stoicyzm nie jest jedynie zestawem zasad do naśladowania. To przede wszystkim praktyczna filozofia życiowa, która może służyć jako kompas w trudnych czasach. Dzięki stoickim narzędziom i technikom nie tylko utwardzisz swój umysł, ale także odkryjesz nowe sposoby na życie pełne autentyczności i głębokiego zrozumienia siebie i świata wokół ciebie. Ale pamiętaj, że stoicyzm to dopiero początek. To fundament, na którym możesz zbudować swoją własną, unikalną ścieżkę do szczęścia i spełnienia. Nie zatrzymuj się na tych 7 poradach. Wykorzystaj je jako punkt wyjścia do dalszego rozwijania swojego charakteru, umiejętności i, co najważniejsze, do zrozumienia, jak być lepszą wersją siebie. Więc jeśli jesteś gotów na prawdziwą zmianę, na głębokie zrozumienie tego, co w życiu najważniejsze i na życie, które naprawdę warto żyć, zacznij od stoicyzmu. Zacznij od siebie i zobacz, jak daleko to cię zaprowadzi.